Nareszcie, udało się. Po kilku ostatnich stresujących dniach dziś spędziliśmy pierwszą noc na jachcie. Teraz po śniadaniu ruszamy na morze. Przed nami 170 mil. Trzymajcie kciuki. Nasz porcik wygląda na początku. Tutaj pakują zboże. Tu jest Magdalena uśmiechnięta. Płyniemy! Jupi! Zobaczyć na silnik, bo... Co, obracamy? Obracamy? I serio? Pomogą. Ja wiem, że...
zaparkować, dobra? Opa. Mocno się leje? Proszę? Mocno się leje? No, leje się. No jak trzymasz, to się nie leje? Tak. Mniej teraz? Mniej. Idzie wąż gumowy i jest kolanko miedziane. To miedziane kolanko się popierdzieliło. Szczególnie. Pierwszy kwiecień. Właśnie wypłynęliśmy z portu naszym nowym jachtem. I już do niego wracamy. Wypłynęliśmy o 12:15. Wiatr do 26-27 węzłów. Teraz już z powrotem jesteśmy w porcie. No i po sprawdzeniu przepłynięcia około 15-20 minut Darek poszedł sprawdzić, czy przypadkiem nie toniemy i przypadkiem tonęliśmy. Okazało się, że coś się poluzowało w silniku. Nalało się bardzo dużo wody, panowie próbują naprawić usterkę. Dobra. No? Nie rozumiem tego. Może to jest smog z przytkami? No nie, bo jest, to jest 120 sekund wypompować. Jacht stał 3 lata nieużywany. Pewne rzeczy po prostu się zużyły. To jest pierwszy sprawdzian, czy da się. Klucz numer ile? Proszę. Dawaj, dzięki. I to wyskoczyło z takiego urządzenia, z takiej jakby zawleczki, którą teraz usiłuję odkręcić, włożyć. I tam jak wszedłeś do środka i to trzymałeś, to wtedy się lała ta woda wolniej po prostu. Wolniej się lała woda, tak. Musimy to serwisować, tylko ciekawe, czy się również manometr naprawi sam. No właśnie, zaraz zobaczymy. No dobra. I walczy z tym, wybaczy, no, co... Nie, fajnie, że ta pompa też nie działa, nie? To coś jest nie tak. Wody pod tobą jest trochę. A 10 tu jest, tak? Tak, tak. Całe szczęście, że nam cały czas asystują nasze kacorki. Zawsze mamy wsparcie techniczne i jakieś zabezpieczenie, żeby wrócić do domu. Nas nie porzucili. I następnym razem po prostu przyjdę tak teraz na wariata, w poniedziałek ma znowu wiatr 30 parę węzłów. To już raczej nie popływamy. Chyba to miała być też przyjemność. Możemy już nie zdążyć dzisiaj nic nie popłynąć, bo warunki nie są zbytnie sprzyjające. Będzie trzeba rozważyć, czy się zostawić go na tydzień albo dłużej w porcie i przypłynąć, jak będziemy mieli zapas czasowy. Wyleciał z powrotem? Tak. Może jest jakiś inny problem? Ta blaszka nie trzyma po prostu tego, wiesz? Mhm. To nowa uszczelka nic nie da. Czasem może się uda tutaj naprawić u tego mechanika, zobaczymy, ale nie wiadomo, co to będzie. Palucha kurwa tutaj, wiesz, to by było wtedy. Popatrz, jaki ten. No. Do późnych godzin wieczornych klarowaliśmy zęzy. Będzie jajecznica. Już dwa. No, całe szczęście, że kaczorki, nasze przyjaciele są z nami, pomagają nam. Teraz będziemy mieć śniadanie, sprzątanie. No, może się uda uruchomić ten silnik. No i płyniemy do portu. Ustawiamy port. Port jak w porcie? No i jedziemy do kampera i wracamy do domu.
Neptun zrobił nam tak zwany prima aprilis. Wypływacie, a wracacie zaraz. Dobrze, że tak się wydarzyło. By całe szczęście by się wydarzyło blisko portu, mogliśmy szybko wrócić. Zareagować. Możesz pokazać, jak Jenny do nas podpłynęła. Jenny? No dzisiaj się pakujemy, koło 13 będzie część od mechanika odebrana do silnika, która wczoraj tam zaszwankowała, ale która montuje. I będziemy próbowali odpalić silnik. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy płynęli do mariny. Musimy tam jak zostawić na miesiąc. Musi mieć pewność, że wszystko działa. Może będzie lepsza pogoda. Idziemy do portu, do Bosmana. Czy w ogóle będzie szansa na miejsce, żeby zostać na miesiąc. Tylko musimy jeszcze znaleźć. Biuro. Biuro. W kontenerze. Niestety w tej marinie, w której byliśmy się dowiedzieć, nie ma miejsc żadnych. Majster, mów, co się zrobiło. Naprawiło się. Się zrobiło. Dobra, teraz czas w drogę. Majster idzie. Zostawiamy jacht na kilka tygodni. Czekamy na poprawę pogody, bo obecnie od jutra ma być sztorm. A w sztormie nikt nie chce pływać. Zabieramy ze sobą tratwę do serwisu i ruszamy w drogę. Jeśli Wam się podobało, polecamy zasubskrybować. Jakie uratowało życie? To jest mały element.